Siema, siema. Zima jak wszędzie, za oknem. Aczkolwiek już puszcza. Dzisiaj topnieje. Także mam nadzieję, że nie będzie już takiego mrozu, bo mi zatrzymało troszeczkę to robotę. Aczkolwiek też się również pochorowałem. No ale wracamy do zdrowia, wracamy do działania. Czas wolny, że tak powiem, wykorzystywałem na zbieranie materiałów, także paczki poprzychodziły. Takie hermetyczne gniazdo podwójne. Dwa gniazda siłowe. 16 amper to są te małe, na małe wtyczki, 4 piny. Dwa, jedno będzie tu, bo tutaj będzie ta część robocza taka brudna, więc tu też będzie mi potrzebny przecież do szlifierek, do przecinarki i do spawarki, a druga będzie tam, po prostu też będzie potrzebna, gdyby trzeba było podłączyć jakieś siłowe urządzenie. Powinny wystarczyć napięciowo. Cztery takie puszki hermetyczne to są 85 na 85, coś takiego. Będą potrzebne dwa takie rozgałęźniki, jeden będzie tu, drugi będzie tam. Jedną taką wtyczkę sobie wziąłem, warto mieć zawsze jak się coś popsuje. Dwie żarówki LEDowe na zapas, no i 100 takich opasek do przewodu. Wydaje mi się, że to najsensowniejsze rozwiązanie będzie, jak tutaj gdzieś coś będę prowadził po ścianie czy coś, no to trzeba będzie wiercić na kołkach, osadzać i dopiero potem ewentualnie prowadzić przewód, także na pewno się przydadzą. No co tu mamy, aha, to są te wtyczki do tego, patrzyłem czy pasują po prostu, no ale wszystko gra. No, wszystko mam na małych wtyczkach i dlatego przechodzę właśnie też na te małe gniazda. 22 metry, tak, 22 metry, 3-żyłowy przewód 200 na 230 będę ciągnął, będę tam trochę ciągnął, trochę tu, jak zostanie to zostanie, ale prawdopodobnie nie zostanie za wiele. 3 razy 2,5 mm mówiłem, taki mocniejszy, grubszy w sensie. No jeszcze w jakiejś dodatkowej izolacji. Dobrze, dobrze. No 3 razy 25 no to pasuje, bo wiesz, podłączymy takie coś ma 850 W czy tam 900. 850. No jakiś duży ma 1700 W. Amper. Pisze w ogóle? Nie pisze. No, da się to policzyć. Nieważne. Bo to w sumie ampery mają dosyć spore znaczenie. No, moc oczywiście też, bo to też jest jakiś tam znacznik. No. Wtyczki to lądują tu. Mam wtyczki. Dobra, zbieram. Właśnie wszystko, co potrzebuję do remontu. Tu mamy jeszcze pełno rzeczy. Wkręty samowiercące 70 mm. Takie, co potrafią przewiercić 7 mm stal, a więc jesteśmy w stanie nawet tam jakiś dwutełownik, trawerzę przewiercić. Są nawet takie, co można 11 mm stali przewiercić. Bo tu jest na końcu wiertło i w zależności jakiej tej twardości jest tutaj to wiertło, no to no, odpowiednie są oczywiście drogie, nie? Bo taka paczka kosztuje 6 dych. To jest 200 sztuk. A ja wiem, że tak drogo. Zwłaszcza, że można bezpośrednio kręcić coś na przykład drewnianego, bezpośrednio można przykręcić do stali, konstrukcji stalowej. Tu mamy kołki rozporowe 160 mm, czy 180.
160. No, do stawiania tej ścianki, no i do przywiercania płyt, przykręcania płyt do ściany. Dobra. Wypaczki 50 sztuk jest tych długich. Tu mam wkręty siódemki 70 mm. Paczkę. A jeszcze powinny być chyba dziesiątki. A gdzie są dziesiątki? Jeszcze powinny być dziesiątki. No nie wiem, nieważne, muszę poszukać. Albo dwunastki nawet. Tu są kręty 25 mm. To miało być do regipsów, ale zmieniłem zdanie i będę ściankę stawiał z OSB dziesiątki. Znaczy w sensie obijał ściankę, nie? No i nie nadają się, bo to są jednak za małe. To jest za krótkie na ten nakręcenie tej dziesiątki OSB. Tutaj mi się przynajmniej widzi. 35 by idealny. Tu są kątowniki, takie konstrukcyjne. Niektóre miałem, niektóre tam domówiłem. Dostawiane tej ścianki na pewno się przydadzą. I tu też takie chyba 15 albo 16 albo 15 kątowników do półek. Dobra, to jest tyle tu. Właśnie te wkręty. Muszę popatrzeć, bo tutaj je wrzuciłem. Powinny być jeszcze wkręty dziesiątki, dwunastki. Coś takiego zamawiałem chyba. Muszę zobaczyć, sprawdzić to. I co jeszcze? Tutaj mamy pół tony cementu. Stwierdziłem w końcu, że umieszam sam. Tu nie jest dużo, 9 metrów kwadratowych. Umieszam sam ten zaprawę. Tym bardziej, że kruszywo będę zamawiał. I tak materiał będzie jechał do mnie i tak samochód będzie jechał z kruszywem do mnie, bo potrzebuję kruszywo jeszcze na inną inwestycję, więc stwierdziłem, że i tak jedzie piasek i tak przyjedzie. Plastyfikator do tego dorzucę, zbrojenie oczywiście dam. Co tu mamy? No tu są te płyty OSB, dziesiątki, 10 mm jest. 7 sztuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sztuk dziesiątki. Będziemy obijać nią ściany. Ściankę i tu jest ten, siatka zbrojeniowa 4 mm. Pręt. No, chyba 4 sztuki. No, tutaj dokupiłem jeszcze 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, ale ja do tego remontu, co teraz będę robił, potrzebuję 2,5. No ale potrzebuję, będę potrzebował płyty w lecie na inną inwestycję, więc stwierdziłem, jedzie do mnie auto, to wezmę, już nie będzie trzeba drugi raz. A materiały budowlane idą w górę cały czas praktycznie, także mówię, dobra, już kupię, będą już na miejscu. No, także to potrzebuję plus 2,5 tej. No, także no, zgromadzone, że tak powiem, materiały do remontu są już, powoli trzeba tutaj zaczynać. Nie będę jakoś tak się rzucał, bo jeszcze na robotę, bo jeszcze tak zima, trochę zimno jest. Ale powoli coś tu będę grzebał już przy instalacji. Najpierw przepuszczę tutaj, popuszczam sobie prądy oczywiście, bo tu będę pokuję trochę, poniszczę. No takie rzeczy się robi na samym początku. Z wylewką jeszcze za wcześnie. No jeszcze jednak przymrozki są w nocy, mrozy, także jeszcze nie wiadomo co będzie w ogóle. Czy jeszcze zima nie wróci do nas taka konkretna. Niby ma być ciepło, zobaczymy. No. Plastyfikator nie pomógłby mi, ale powiedzmy tam do 5 stopni mrozu. Zresztą na mrozie to wiadomo. Jak nie ma potrzeby aż takiej pilnej, to nie ma co robić, nie ma co się szarpać. No, powolutku będę sobie tutaj działał, nagrywał i wrzucał postępy prac, także działamy, hej. Okay.